Tak to one wyglądają. Użyłem do tego 1300 gram ziemniaków obranych już i 900 gram cukinii już obranej bez gniazd nasiennych. Przekroiłem go na pół i za pomocą łyżki wyciągnąłem gniazda nasienne. Cukinia posiada antyoksydanty, nazywają się karotenoidy, które wpływają pozytywnie na naszą odporność i obniża ryzyko chorób cywilizacyjnych. Posiada witaminę A i C. Smażona cukinia jest nie tylko tyle sama w sobie, że jest smaczna, ale także i zdrowa, ponieważ jest bardzo nisko kaloryczna i bogata w witaminy, minerały i taką witaminę jak witamina C i minerały potas i magnez. Najczęstszymi właśnie chorobami cywilizacyjnymi są choroby serca, udar mózgu, cukrzyca, otyłość zespołu metabolicznego i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. I nie tylko starsi ludzie chorują na takie choroby, ale sięga również już coraz młodsze pokolenia. Pokroiłem na mniejsze części, tak żeby do malaksera mi weszło, żeby to zblenderować wszystko. Do ziemniaków użyłem jeszcze dwie cebule. Przy użyciu malaksera wiadomo, że zawsze zostają małe części takie u góry, co nie zmiksuje, więc użyłem później jeszcze blendera. Tu mam wszystko gotowe. Teraz porcję pieprzu, taki miks zrobiłem. Ziołowy i czarny i biały. Dosypuję sól. I 4 łyżki mąki pszennej. Najpierw wymieszam to bez mąki. Dopiero teraz dołożę mąkę. Bardzo polecam ten przepis z tego względu, że po prostu placki ziemniaczane, jeżeli nie przejemy w ciągu jednego dnia, na drugi dzień one twardnieją. A to z cukinią niestety są miękkie cały czas. Wlewam olej na patelnię. Poczekam, aż się zagrzeje i wykładam placki. Placki były naprawdę smaczne. Wierzcie mi, jest coś wspaniałego. To jest nieporównywalne do placków ziemniaczanych z tego względu, że one są naprawdę miękkie non-stop. No i smak jest bardziej taki jakby słodkawy. Szykując dressing użyłem 3 łyżki majonezu i około 4 łyżek, może 5 łyżek jogurtu naturalnego. Dosypałem pieprz biały, dosypałem sól,
i majeranek. I na każdy talerz podzieliłem po 5-6 placków, do tego sosik, danie na obiad, coś wspaniałego jest. Wierzcie mi, warto wypróbować ten sposób. Spróbujcie, ocencie, komentujcie. Jeżeli film Wam się podobał, proszę lajkuj, komentuj, udostępnij znajomym. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. A tak to właśnie wygląda.